na początku pan marszałek Tomasz Grodzki jakby no, konsultował się, co trzeba by było zrobić z tą ustawą. Później było takie spotkanie ekspertów, na którym byli zagraniczni goście, którzy też byli pytani o to, co należałoby zrobić z tą polską ustawą. A dopiero później była praca senatorów, która no, de facto ograniczyła się do wykonania tych wcześniejszych takich podpowiedzi, tak można powiedzieć. Jak pan ocenia ten sposób procedowania? Czy on nie jest deprecjonujący dla polskiego Senatu, czy też po prostu są to, tak jak mówi pan marszałek Tomasz Grodzki, normalne konsultacje wewnątrz Unii Europejskiej? No nie normalne, dlatego że to po raz pierwszy w historii 31 lat Senatu zdarzyło się tak, że proces legislacyjny wyniesiony został poza granicę Polski. To jest ewenement. To po raz pierwszy wydarzyło się w naszej historii 31 lat reaktywowanego Senatu. I później te rozmowy, które były dla nas bardzo dziwne. Obserwowaliśmy, nie braliśmy w nich udziału, choć też zarzucałem panu marszałkowi Grodzkiemu, że nie byli zaproszeni przedstawiciele rządu, a szkoda, bardzo źle, dlatego że mieli chęć przyjść i mieli również powiedzieć się zachodnim ekspertom, tym, którzy przyjechali, tym, którzy zostali powołani przez pana marszałka. Można powiedzieć, że to była dyskusja we własnym gronie. No, dyskusja, debata polega na tym, że jednak no, powinno się zaprosić również osoby spoza swojego grona politycznego i słuchać argumentów strony przeciwnej. A tego nie było. To dopiero podczas posiedzenia plenarnego, czy podczas prac komisji bardzo długotrwającej, bardzo tak przewlekanych. To były dwa biegi, jeśli można tak powiedzieć. Pierwszy bieg bardzo powolny, długie pytania, takie wykraczające trochę poza regulamin, znaczy nie trochę, znacznie wykraczające poza regulamin Senatu, bo on ściśle określa, w jaki sposób powinno być zadane pytania, dotyczyć tylko i wyłącznie procedowanej ustawy i trwać jedną minutę. Trwały 10 minut i dotyczyły wszystkiego, a bardzo rzadko tej ustawy i właściwie całej historii ustaw o sądownictwie, o wymiarze sprawiedliwości, o Trybunale Konstytucyjnym. To była bardzo swobodna debata, dyskusja, nie dotycząca tylko i wyłącznie tego zagadnienia. Tak powinno być. Pan marszałek Grodzki tłumaczył, że to ma być, że chodzi o to, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, żeby ta debata była taka pogłębiona, no, a nie skrótowa. Ale pani redaktor, my przede wszystkim powinniśmy we własnym gronie rozmawiać o naszych polskich sprawach. I to, o czym mówimy i będziemy powtarzać, to jest ograniczanie naszej suwerenności, bo to Polacy powinni tworzyć prawo w Polsce w oparciu o przepisy, o konstytucję, o ramy prawne. I to było zrobione. No nie można wychodzić poza te ramy, bo to jest zupełnie nienormalne i ten proces jest no, kulawy. To jest, no, szukam jakiegoś określenia szybko, ale absolutnie no, niespotykany, nieprawidłowy i chciałbym, żeby już nigdy takie procedowanie nie miało miejsca. Oczywiście my wystąpiliśmy do pana marszałka, bo pan marszałek mówi, że to nic nie kosztuje. No wszystko kosztuje, to wszystko są koszty. No przyjechali eksperci, przyjechała Komisja Wenecka, też nieprawidłowo zaproszona. Ja uważam, mam pełne przekonanie, że... A kto płacił za przyjazd chociażby tych ekspertów? No tych ekspertów, ja myślę, że te płaciła Kancelaria Senatu. No wysłaliśmy pismo oczywiście z zapytaniem, dowiemy no dobrze, się. Ale panie marszałku, bo tutaj też ja pytałam polityków opozycji o to, kto dokonał takiego wyboru tych ekspertów. Przyjechali eksperci, którzy w gruncie rzeczy, no mówiąc najdelikatniej, nie wiedzieli, o co chodzi, ale też nie są jakimiś bardzo znanymi ekspertami. No, jeżeli dziennikarze starali się uzyskać jakieś informacje, chociażby w internecie na ich temat, to są to naprawdę informacje niezwykle skromne. No, w przypadku co najmniej dwóch te informacje ograniczają się w zasadzie do tego, jaką działalność gospodarczą prowadzą i jakimi sprawami zajmują się kancelarie, w których pracują. No to jest, no to zdaje się, że no, podniesienie do tej rangi przy takiej sytuacji jest takie dość kuriozalne. Czy pan wie, kto i dlaczego wybrał akurat takich ekspertów? Nie, ja tego nie wiem oczywiście. No myślę, że pan ma to nasze z informacji, jakie mamy ogólnie i panie redaktor i ja wiemy tyle, że to pan marszałek Tomasz Grodzki zaprosił i skład był dobierany.
wydane pewno już poza granicami Polski. Być może przypadkowe, prawda, bo zupełnie dla nas niezrozumiałe i w naszej ocenie też nie do końca kompetentne, więc no, było to wszystko kuriozalne po raz pierwszy. Mam nadzieję, że to będzie po raz ostatni, że jednak ten nasz wyraźny głos sprzeciwu i wołanie o to, aby debata była debatą poważną, ale odbywała się w gramach obowiązującego prawa ustalonego, jak proces legislacyjny ma przebiegać. Nigdzie nie jest napisane, nigdzie nie jest powiedziane również, że mamy konsultować z organami międzynarodowymi, nie unijnymi, bo już od razu mówię, że Komisja Wenecka nie jest organem Unii Europejskiej, ale nie powinno mieć to miejsca. No, z tego powodu bardzo martwimy się, bo słyszymy z drugiej strony, że to jest wyspa demokracji, wyspa wolności, praworządności. Budowanie takiej alternatywnej polityki, budowanie takiego alternatywnego państwa, budowanie... Pan marszałek Grodzki przy wsparciu, rozumiem, też opozycyjnej części Senatu, czy może w ogóle szerzej parlamentarnej części Senatu, buduje taki alternatywny ośrodek władzy właśnie w Senacie wobec innych instytucji państwa. Ale absolutnie tak jest. No, najlepszym dowodem to jest powołanie tego zespołu do spraw badania praworządności. Zespołu, który też nie było podobnego zespołu przez 31 lat, permanentnie działającego, powołanego przez, no, prezydium powołało. Ja oczywiście byłem przeciwny, no, jako jedyny członek prezydium. Są tam osoby, no, które są związane z Platformą Obywatelską od wielu lat. Miał być jeszcze i jednym z członków miał być również pan profesor Dubois, adwokat, mecenas. Miał być również pan Roman Giertych. Na szczęście nie zostali zaaprobowani. Jest 15, czyli to jest tworzenie takiego Trybunału Konstytucyjnego BIS, prawda? Ja pytałem się, czy jest to zgodne z przepisami. No, mówiono mi mówiono nieprawdę, że były takie zespoły. No nie, był jeden zespół do spraw reformy samorządowej i drugi do prawa wodnego. Owszem, były takie zespoły, ale tylko i wyłącznie nakierowane na jedną ustawę czy na jedno zagadnienie. Panie marszałku, do sprawy tego zespołu jeszcze wrócimy, ale teraz chciałam pana zapytać o to, co przed nami 23 stycznia w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Odbędzie się takie spotkanie, forum, które no, ma być teoretycznie, przynajmniej zgodnie z zapowiedzią, upamiętnieniem ofiar Holokaustów, ale też w kontekście dzisiejszego antysemityzmu. Ale no, chyba nikt nie ma wątpliwości, że będzie to spotkanie, które przerodzi się w taki atak na Polskę. I teraz tak, pan prezydent Andrzej Duda po negocjacjach z organizatorami, wtedy kiedy już miał pewność, że organizatorzy nie pozwolą mu wystąpić, nie pozwolą mu zabrać głosu, powiedział, że to jest dla Polski niegodna sytuacja i nie będzie uczestniczył w tym spotkaniu. Ogromna część opozycji mówi, że to błąd, że prezydent powinien jechać. Absolutnie nie powinien jechać. Zresztą były również i badania opinii publicznej. Polacy bardzo dobrze oceniają decyzję pana prezydenta, bo to bardzo dobra, odpowiedzialna decyzja. Bylibyśmy w bardzo złej, niedobrej sytuacji, gdyby pan prezydent siedział, nie mógł nic powiedzieć i słuchał wykładu, czy no, nie wykładu, ale słuchał wystąpienia Putina, które na pewno będzie agresywne, na pewno będzie nieprawdziwe, no więc nie można legitymizować, bo niejako pan prezydent by legitymizował, prawda, tą wypowiedź, czy w jakiś sposób, no nic by nie mógł powiedzieć. I to będziemy oczywiście wnikliwie obserwować, bardzo starannie przyglądać się. Jestem przekonany, że odpowiedź pana prezydenta, ta odpowiedź, która będzie w formie wystąpienia 27 z kolei w Auschwitz-Birkenau, w rocznicy wyzwolenia obozu, będzie taką odpowiedzią na wystąpienie prezydenta Putina. Przypominam, że gościem radiowej jedynki jest pan marszałek Stanisław Karczewski. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w internecie, na internetowej stronie radiowej jedynki, na Twitterze, Facebooku i w serwisie YouTube, więc gorąco zachęcam, żeby państwo z nami pozostali. A radiosłuchaczom życzę dobrego dnia.
My rozmawiamy dalej. Panie marszałku, bo ja jeszcze będę kontynuować sprawę decyzji pana prezydenta i sprawę tej uroczystości, która się odbędzie w Yad Vashem. Opozycja mówi tak, to zła decyzja, że pan prezydent nie jedzie, dlatego że no, nawet jeżeli nie mógłby zabrać głosu, rzeczywiście przyznają politycy opozycji, to jest mniej komfortowa sytuacja, to jednak w kuluarach, w spotkaniach już takich bardziej luźnych, mógłby tłumaczyć, mógłby mówić innym przywódcom, jakie jest polskie stanowisko, jak było naprawdę. I jak pan ocenia no, szanse w ogóle na to, żeby w takich rozmowach zakulisowych zmieniać znaczenie i wydźwięk wystąpień publicznych? Kuluarowe rozmowy nie służą do tego, aby przekazywać nasze polskie stanowiska do jakiegoś wyjaśnienia dodatkowego, cząstkowego, punktowego. Natomiast no, nie można przedkładać w kuluarach naszej prawdziwej historii, prawda? To trzeba powiedzieć. To trzeba powiedzieć światu, to trzeba powiedzieć wtedy, kiedy są włączone kamery, wtedy, kiedy są transmisje, tak jak było 1 września ubiegłego roku. To wspaniałe, wielkie wydarzenie, bardzo istotne, ważne dla naszej historii, dla historii Europy. To było wydarzenie, które było transmitowane. A kto wie, o czym rozmawiano w kuluarach tego wydarzenia? No nikt nie wie, prawda? Także kuluarowe rozmowy byłyby zupełnie nieznane opinii publicznej, one nie miałyby żadnego sensu. Natomiast no, również i no, perswazja, rozmowa, pokazywanie prawdy w kuluarach osobom, które wiedzą rozumiem, o Polsce. Że możemy jedne spokojnie wiedzą... założyć, że jednak pan prezydent Putin dokładnie wie, jak wyglądała prawda, a to, co, oczywiście, mówi, to, co mówi od kilku tygodni, to nie mówi, jest efekt mówił. Jego wiedzy, tylko efekt jego polityki. I po tych rozmowach kuluarowych, które być może miałyby miejsce, na pewno nie zmieniłby swojego stanowiska i swojego przekazu. Panie marszałku, powróćmy do spraw związanych z ustawami, z reformą wymiaru sądownictwa. Ustawa wróci do Sejmu i teraz jakie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości? Czy tutaj... Jedno krótkie głosowanie odrzucenie odrzucenie, czyli odrzucenie... Nie ma co do tego wątpliwości. Nie, ma nie no to nie ma tutaj żadnych... Jest nie ma deklaracja. Żadnych wątpliwości ma. W ramach Zjednoczonej nie Prawicy. Nie, absolutnie tu mamy zbieżność, zgodność. Jesteśmy zobowiązani przez Polaków do tego, aby prowadzić dalej reformowanie systemu sprawiedliwości i sądownictwa. Nie możemy doprowadzić do chaosu. To jest ustawa, która porządkuje, która zapobiega chaosowi. Ją musimy wprowadzić. To jest nasz obowiązek i ją prowadzimy. Panie marszałku, przy okazji dyskusji na temat tych ustaw reformujących, zmieniających wymiar sprawiedliwości, bardzo często pojawia się taki argument ze strony opozycji, że te ustawy nie doprowadziły do tego, co jest najbardziej oczekiwane przez Polaków. A zdaniem opozycji najbardziej oczekiwane ma być skrócenie procesów w sądach, spraw, toczenia się spraw w sądach i to jest na pewno prawda. Ale ja się zastanawiam, dlaczego te pytania nie są kierowane do środowisk sędziowskich. One są tak aktywne przecież w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego nikt w Polsce nie pyta sędziów i no, nawet nie każe im się tłumaczyć, dlaczego te sprawy trwają tak długo? Ja jestem lekarzem. Słyszałem niedawno takie określenie jednej z pani senator, która mówiła, że jest pianistką. Ja powiem, że jestem lekarzem i porównam to do lekarza. Nie jest ważne, czy skrócimy, no oczywiście, że to jest ważne, ale nie jest tak najbardziej istotne to, czy skrócimy czas leczenia, tylko czy dobrze będziemy leczyli, prawda? Więc tutaj musimy poczekać, bo tutaj muszą być te zmiany, które są zmianami fundamentalnymi, zmianami mentalnościowymi. To bardzo trudno jest dokonać takich zmian i właśnie te zmiany będą się dokonywać. Przecież mamy wypowiedzi tych, którzy w tej chwili stoją na czele tych protestów sprzed kilku lat, którzy bardzo krytykowali system i nic się nie zmieniło. No my jesteśmy pierwszą formacją polityczną, która odważyła się to zrobić, bo wszyscy nasi poprzednicy, wszyscy ci, którzy rządzili do tej pory, doskonale wiedzieli i oni tak naprawdę wiedzą, że wymiar sprawiedliwości jest umocowany jeszcze w starych strukturach PRL-owskich i że to trzeba było zmienić, ale nikt się nie odważył, bo wszyscy wiedzieli, że będzie taki opór, wszyscy wiedzieli,
że będzie sprzeciw tego środowiska, części środowiska, bo tu też trzeba powiedzieć, że absolutnie nie całe środowisko, są wspaniali sędziowie, tacy, którzy świetnie pracują, są oddani swojej sprawie i są naprawdę fantastycznymi ludźmi. Natomiast ten system trzeba zmienić, trzeba uporządkować i to jest nasze zadanie. I ja jestem przekonany, że efekty, o których mówi również i opozycja, których oczekuje społeczeństwo, będą niebawem również widoczne. Panie marszałku, od kilku tygodni, mam wrażenie, że to już jest tak naprawdę, jeżeli te tygodnie policzymy, to to już będzie kilka miesięcy, pojawiają się bardzo poważne zarzuty wobec pana marszałka Senatu, pana profesora Tomasza Grodzkiego. Te zarzuty dotyczą historii sprzed lat, jedne historii bardziej świeżych, takich, które, no jeżeli chodzi o polskie prawo, nie uległy przedawnieniu, inne są dużo starszymi historiami, bo dotyczą lat 90., no ale wszystkie jednak są, dotyczą tego samego, że w szpitalu, w którym kierował pan profesor Grodzki, no działał jakiś taki system łapówkarski i że pan profesor Grodzki miał być również częścią tego systemu, że przyjmował korzyści majątkowe od swoich pacjentów i od tych korzyści majątkowych miał uzależniać, rozumiem, że szybkość stosowania procedur medycznych. Jak pan ocenia te zarzuty i może też to, w jaki sposób pan marszałek Tomasz Grodzki reaguje na nie? To nie zarzuty, to są oskarżenia. To są oskarżenia, które pojawiają się w przestrzeni medialnej. Są bardzo poważne. Ja powtarzam i ja powtórzę jeszcze raz, że nie chcę być sędzią w tej sprawie. Byłem marszałkiem, więc tutaj byłbym posądzony, prawda, o swoje jakieś indywidualne odczucia, więc nie chcę tego robić. Nie chcę być ani sędzią, ani prokuratorem, ani adwokatem. Są odpowiednie instytucje, które działają. Chciałbym, żeby one wyjaśniły to jak najszybciej. Jest postępowanie prowadzone, sprawdzające. Ja chciałbym, żeby ten finał tych spraw był jak najszybszy, W jednym z ostatnich wywiadów pan marszałek Tomasz Grodzki sugeruje, że to jest jakaś operacja polskich służb przeciwko niemu. Dlatego, panie redaktor, też mogę powiedzieć, że nie wiem, prawda, ale absolutnie nie sądzę, tak. Jakie? No przychodzą ludzie i mówią, to była operacja polskich służb, to byłoby to działanie absolutnie nielegalne. Chirurdzy być może lubią używać słowa operacja, też pan, wracając do tego wywiadu, bo oczywiście czytałem ten wywiad wczoraj i nie zgadzam się z panem profesorem Grodzkim w wielu kwestiach dotyczących spraw politycznych, tego w jaki sposób jest prowadzona polityka w Senacie, jak ocenia w ogóle Polskę. No mówi, że jest potrzebna bardzo poważna operacja, bo Polska jest chora. Ja uważam, że Polska jest zdrowa. No nie można wycinać zdrowych organów, nie można dokonywać resekcji zdrowej tkanki, bo Polska się rozwija wspaniale. Mamy zrównoważony budżet, jest najniższe bezrobocie, jest no, demokracja, którą widzimy, prawda, porównując z tym, co dzieje się już od wielu, wielu miesięcy, to już ponad roku we Francji, w jaki sposób są traktowane protesty. Widzimy, jak w spokoju ochraniani przez policję polską sędziowie, no idą w togach, prawda, i są te protesty, ale w jakim spokoju i jak w Polsce jest szanowana demokracja. Ale ocenia pan jeszcze, powracając do tych zarzutów, że to są poważne zarzuty? Jeśli pani redaktor pyta mnie, czy poważne są zarzuty, no to są poważne zarzuty, prawda, a czy one są prawdziwe, to ja tego nie wiem. I są odpowiednie służby, które badają i bardzo bym chciał, żeby jak najszybciej one doszły do... To na koniec już takie pytanie, czy pana zdaniem, ponieważ część tych zarzutów dotyczy no, takiego rzekomego finansowania jakiejś fundacji, która miała działać przy szpitalu i którą był zaangażowany pan marszałek Grodzki. Czy pan marszałek Grodzki powinien, no być może już dawno, pokazać dokumenty tej fundacji, no, które by być może rzuciłyby to jakieś światło na tą sprawę? Ja myślę, że oczywiście, panie redaktor, ja myślę, że służby oczywiście, znaczy służby, nie mówię o to w tej chwili, to idę tropem pana marszałka, że odpowiednie organy oczywiście to sprawdzają. Tyle. Natomiast to, o czym pani redaktor mówi, to już zupełnie na marginesie, choć to tak skłania ku temu, takiej ocenie naszego systemu opieki zdrowotnej. To, co dotyczy styku działalności medycyny. Dwa zdania. Medycyny, służby zdrowia prywatnej i służby państwowej. I ten styk powoduje takie niejasności. To musi być, ja nie mówię, że tego styku ma nie być, bo kiedyś w przyszłości pewno tak, trzeba będzie oddzielić. Ktoś chce pracować w prywatnej służbie zdrowia, ktoś chce się leczyć w prywatnej służbie zdrowia, niech pracuje, a ktoś inny niech się
się leczy i jeśli i obok głównie Państwowa Służba Zdrowia i praca tylko i w tym. Natomiast tu wszystko musi być transparentne. Ja rozmawiałem ze swoimi kolegami z Francji, z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych. Oni mi mówili, że tam każda złotówka jest określona, znaczy tam akurat są inne waluty, ale tam każdy pieniądz, każdy dolar, każde euro jest dokładnie zaksięgowane, pokazane, bo wszystko musi być niezwykle transparentne. Bardzo dziękuję. Pan dziękuję Stanisław przed. Karczewski, był marszałek Senatu, senator Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Ja. Była to rozmowa dnia. Udostępnij.